jachwe każde kolano się przed nim ugnie przysiągłem na siebie z moich ust wyszła prawda słowo niezmienne że przede mną będzie się zginać wszelkie kolano będzie przysięgał wszelki język księga izajasza 45 rozdział 23 werset Filipian 2 rozdział 10 werset do 11. Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. List do Filipian 2 rozdział 10 do 11 wersetu. Jahwe powiedział: przez proroka Izajasza, że przed Nim ugnie się każde kolano i każdy język przysięgać będzie. Apostoł Paweł pod natchnieniem Ducha Świętego zastosował ten werset do Pana Jezusa w liście do Filipian, rozdział drugi. Jak widać w tym tekście, ponownie widzimy, że Chrystus Nowego Testamentu jest Jahwe Starego Testamentu. Jest on nie tylko Zbawicielem, ale także sędzią, jak stwierdził sam Chrystus. Ojciec też nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał synowi, aby wszyscy czcili syna tak, jak czczą Ojca. I ma on władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Ewangelia Jana, 5, rozdział 22 do 23 wersetu oraz werset. 27. I z tych jasnych słów dowiadujemy się, że ojciec nie sądzi, ale powierzył cały sąd Synowi człowieczemu. Bóg wielce Go wywyższył. A w nadchodzącym dniu każde kolano się skłoni i każdy język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem. Ku chwale Boga, Ojca. Jezus jest jachwę. Ku chwale Boga. Ojca, list do Filipian, drugi rozdział od dziesiątego do jedenastego wersetu. Będzie to obejmować nawet istoty piekielne, szatana i jego aniołów, którzy pokłonią się i wyznają go jako pana. Każda stworzona inteligencja, czy to człowiek, czy anioł, nie będzie w stanie uniknąć tego odpowiedzialnego, strasznego dnia.